What's up is down, what's left is right. I tak jak widzieliście, zestaw został spięty. Tradycyjnie wyjeżdżamy z placu firmowego. Także zaczynamy to następne kółko numer 31 i lecimy z tym tygodniem. Mobilki, tak jak widzicie, jestem już przy skaniuli. Patrzcie, jaki jest pięknie skaniula umyta. Felgi aż się świecą, zbiornik to samo, ale pięknie beczka została umyta przez chłopaków. Została umyta przy użyciu kwasu i zrobiła się biała. Zrzucę wam zdjęcia. Przed i po, na dół nie patrzcie, bo na dole to ciężko jest domyć, nawet felgi ładnie się prezentują. W tych miejscach gdzie nie trzeba ich malować. O, i tak właśnie wygląda z tyłu. Jest bialutkieńka. I pokażę wam w środku. I tutaj też się zrobiła biała. Także mycie jak najbardziej na plus. Tylko troszkę długo zeszło, bo zeszło prawie 2,5 godziny. Mobilki, godzina 13.06. Ja jestem załadowany. I tak jak widzicie, temperatura na zewnątrz 32 stopnie. To po prostu masakra. Ale tyle dobrze, że już jestem właśnie załadowany. Także pomalutku można wziąć i po prostu pędzić w stronę rozładunku. Jedziemy już tradycyjnie do Niemiec i będziemy robić przerzut do Austrii. Także myślę, że uda mi się pokazać wam fajne widoki. No to cóż, pędzimy. Szybka aktualizacja, tak jak widzicie, szyba jest uwalona od robaków już. No niestety nie udało się tego uniknąć. Tu mamy jakąś awarię. Dobrze, jest zatoczka. Nawet dwie. A jeśli chodzi o raport sytuacyjny, to wygląda w ten sposób, że niestety polscy drogowcy we wtorek wzięli się za koszenie autostrady. Dokładnie właśnie między pasa. I zajęło, znaczy dzięki temu utworzyli korek o długości 12 km, przez co prawdopodobnie pokrzyżowali wszystkie moje plany. Ale zobaczymy, jak to będzie szło, ponieważ mamy godzinę 18.14. Ja mam 2.43 jeszcze czasu pracy, także jest kiepsko. A pasowałoby mi zalecieć w sumie przejść granicę przynajmniej. A na tym czasie, no to już się nie ma co wybierać dalej niż Olszynkę. No cóż, bywa i tak. Są rzeczy, na które nie mamy po prostu wpływu. I w sumie tak troszeczkę zaczniemy z innej perspektywy, ponieważ jak dobrze wiecie, umyłem samochód i co to oznacza? O właśnie, nie wiem czy to trzeba komentować, czy już nie. Ale trzymajcie kciuki, żeby się udało dojechać przed tą burzą. Chociaż na przykład deszcz byłby dobry, bo by się dobrze spało. Także mam nadzieję, że przyjdzie ten deszcz, jak będę już odpoczywał. No właśnie, jak rozmawiałem z Tomkiem i mówi, że w Hamburgu były takie ulewy, że zastanawiali się, czy odwołać mecz. A to niestety nic dobrego nie wróży. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale tak pulsuje, że kurczę, aż woda stoi na drodze. Wycieraczki to, jak widzicie, idą na ciągłym, ale przynajmniej przejście graniczne poszło od czoła. Ponieważ w sumie zwolnione było tylko po to, żeby przejechać przez pruch zwalniający. No i pocieszające jest to, że tam już widać, że nie ma chmur, także prawdopodobnie pauzę już będę bez deszczu. A fajnie, bo się uchudziło, jest 18 stopni. Mam nadzieję, że bardzo mi nie umasakrowało tego auta po tym mecie, bo po prostu będzie mi bardzo smutno. I mobilki, godzina 20.49, zjeżdżamy na parking. I niestety, tak jak widzicie, nie zaparkujemy, cały jest zawalony. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Może to niestety wszystko komplikuje. Co to oznacza? To oznacza, że przewaliłem tachograf. W sumie przewaliłem czas pracy. Na szczęście nie dużo, bo tylko 3 minutki. Także myślę, że nie będzie z tego powodu jakichś większych problemów. No i cóż, zjem sobie coś, idę spać, bo
15 godzin wyszło mi na tachografię, plus dojazd do samochodu, daje to już ponad 17, bo od godziny 4 jestem na nogach, także dosyć sporo. Tak jak widzicie, wydrzuł też przez spory. Biorę się za opisywanie i idę spać. A few moments later. Mobilki, widzicie, jestem w trakcie rozładunku. Akurat robię coś, czego osobiście za bardzo nie pochwalam, ponieważ w czasie rozładunku siedzę w kabinie, ale niestety deszcz leje, jest 15 stopni. Tu odjeżdża bardzo sympatyczny Niemiec, który pomógł mi z wężem i pomógł mi cofnąć, znaczy żebym nie przywalił, tam są takie odbojniki, nie słupki. No i wracając do tematu, właśnie siedzę tutaj sobie w kabinie, żeby nie być całym mokry. Bo miałem bardzo ciężko, nas była taka burza w nocy, że to jest po prostu masakra. A widzicie, mam włączone sobie obciążenie osi, także też sobie nadzoruję tutaj, jak wygląda. No i raz na jakiś czas będę sobie wychodził i sprawdzał po prostu. No i tak jak widzicie, dzień na czwórce bez ształu jest dniem straconym. No i cóż, niestety trzeba swoje odstać. Ale zostały mi 2 godzinki, do celu jest jakieś 130 km, także powinienem dojechać. No i cóż, pauza do rana i pędzimy sobie dalej. O, tak jak widzicie, pogoda nie sprzyja. Tu jest 15 stopni, a uważajcie, ile jest dokładnie w Małopolsce. 32 i słonecznie, także jest mega przeskok ciepła. A niestety, jak się zderzą ciepło, takie ciepła masa powietrza i zimna, to może nie być ciekawie. I co to oznacza? To oznacza, że kończymy na dzisiaj. Mam wyjechane 9.53 i zrobiłem 750 km. Także uważam, że wynik bardzo dobry. A cóż, pogoda się zrobiła, a to oznacza to, że idziemy sobie do Tesco kupić coś dobrego do jedzonka. To jak widzicie, pędzę. No i pewnie się rzuciła wam nowość na szybie w oczy. No jest to uchwyt do kamerki, także troszeczkę w innej formie będziemy teraz nagrywać sobie timelapsy. Jak widzicie, pogoda nas nie rozpieszcza, ale przynajmniej już nie pada. Także lecimy do Belgii, zostało 788 km. Także jest co robić, jutro trzeba zrzucić. No i pomału kierować się w stronę domu, bo w niedzielę mam mszę za tatę i pasuje mi być. I tak jak widzicie, ja już zaparkowałem, w sumie podstawię się na miejsce tego Mercedesa jeszcze, tylko chłopak skończy kręcić pauzę. No i cóż, dzisiejszy dzień kończymy, udało się zaparkować w Niemczech, zostało mi, już wam pokażę, zostało mi 6 minut ciągiem jazdy jeszcze na dzisiaj. W sumie na dzisiaj mam godzinę 16, ale 6 minut ciągiem to się nie opłaca robić 4-5, ponieważ tutaj jeszcze mam miejsce. A za 2 godziny, no to już będzie bardzo ciężko zaparkować. A tak to sobie ruszę nocą, przestrzelę to wszystko nocą i będzie uciekało. Dobiłem pewnego deala, ale to zobaczycie w przyszłym tygodniu i sami ocenicie, czy było warto, czy nie było warto. No i cóż, robię sobie śniadanko, znaczy w sumie może nie śniadanko, ale takie śniadanie, obiad, kolację. I idę spać, bo jestem zdrowy, wyrąbany, bo miałem pobudkę o 4.30.
dzień dobry, mobilki w piątek, piąteczek, piątunio. Aktualnie, tak jak widzicie, już podjechałem pod rozładunek, ale mamy godzinę 6:50, więc firma otworzy się za 40 minut. A dlaczego przyjechałem tak wcześnie? Ponieważ jeśli bym przyjechał pół godziny później, to prawdopodobnie bym stał w Antwerpii, a nie mam rewelacji z dwutygodniowym czasem jazdy. Dlatego lepiej było przyjechać wcześniej i sobie stanąć. No i prześpię się te pół godzinki, nabiorę wigoru, nabiorę sił, zrzucę i zobaczymy, jaki mi da powrót spedycja. I mobilki, nie jestem w Niemczech, jestem w Holandii. Tak jak widzicie, jest po prostu Armageddon. Nawet nie chcę tego komentować, bo 80 km jadę już 2,5 godzinki. A nie odzywam się do Was w sumie dzisiaj prawie cały dzień, ponieważ... W sumie zacznę może od rozładunku. Na rozładunku wyszły jaja, ponieważ pękł ten manometr od hydrauliki. No i zaczął uciekać olej, ale dzięki miłym panom na firmie dali mi taką blokadę. Udało się zaślepić, rozładować. Przyjechałem, umyłem, załadowałem to akurat wszystko po prostu sprawnie. Ale niestety dojazd z myjni na firmę też mi zajął bardzo długo czasu, bo też był duży korek. No i dodatkowo jest też bardzo dużo emocji, ponieważ no niektóre osoby uważają, że też nie mam swojego prywatnego życia, a jest troszkę inaczej. No ale o tym Wam opowiem może w następnym odcinku. Zobaczymy, jak się po prostu sytuacja będzie rozwijała. A plan jest taki, żeby ujechać dzisiaj jak najwięcej. W sumie zostało mi 2 godzinki czasu pracy. A chcę sobie ujechać tak, żeby nie złapać dzisiaj dyszki. Do Katowic mamy 1080 km, także jest jeszcze sporo, ale jakbym ujechał te 2 godzinki, to jest 150, zostanie mi jakieś 920, to może by się udało po prostu jutro na pakiecie zjechać, a jak się nie uda na pakiecie, no to przyjadę w niedzielę nad ranem. I kończymy sobie na dzisiaj i pochwalę się moim wynikiem, ale najpierw smutna informacja, ponieważ do parkingu, do placu na Śląsku zostało 1001 km. A to oznacza, że nawet przy najszczerszych chęciach idąc na 12 godzin, braknie mi, po prostu braknie mi, żeby jutro dojść. No ale opcja była też taka, żeby dzisiaj iść na dyszkę, ale jak widzicie, ujechałbym pół godziny, tak żeby pół godziny by się zmarnowało. A wyjechane jest pięknie, 8:58, jeszcze zaparkowane w rajce. No cóż, są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No i cóż, biorę się za obiadek, idę spać, bo 3 rano startujemy i lecimy. Przynajmniej tyle jest plusów, że Osnabrück, Hanower przelecieć i może Helmstedt jeszcze się uda przelecieć pod osłoną nocy, przed największym ruchem. I po prostu nie będę stał w koreczkach. 2 hours later. I tak, godzina 22, ruszam o 3. Zamiast i spać, to złożyłem dla Was film na jutrzejszy dzień. Ponieważ dzisiaj mamy piątek, jutro będzie sobota, a jak sobota, godzina 17, to co? To oczywiście nowy film. Ten film już pewnie obejrzeliście, oglądając aktualny. I jeszcze Wam opowiem ciekawą anegdotę związaną z tym filmem, ponieważ mam do Was w sumie takie pytanie. Powiedzcie mi, co łączy mokre spodnie i dobre serce? Odpowiedź brzmi: to gdy człowiek szedł do toalety, a obok parkowała girteka, tak jak go tam widzicie. No i chłopak sobie nie mógł w ogóle poradzić, była masakra. Poszedłem mu pomagać, 15 minut parkował, spalił, sprzęgł w dafie. No ale na szczęście mokrej spodni nie było. Ale już łzy w oczach się zaczynały pojawiać. No cóż, kończę Wam bajdurzyć, idę spać. No i widzimy się w nocy. Pokażę Wam troszkę taką niecodzienną sytuację, bo tu się chyba zepsuła ciężarówka na 2 pasach. Masakra. Czy ona się zepsuła, czy to była jakaś stuczka? To wygląda, że była jakaś stuczka. O, tu stoi ciężarówka. To jakieś pozostałości. No i tak jak widzicie, tutaj stoi rozbita osobóweczka.
zamiast pomyśleć i usunąć to wszystko z drogi, to oni wszyscy stoją. Masakr. I mobilki, śpieszę do was bardzo smutną informacją, bo niestety okazało się tak, że nie wrócę dzisiaj do domu. A wszystko przez korki w Niemczech, już wam pokażę, o co chodzi. Bo pewnie zastanawiacie się, co ja w ogóle robię w Berlinie. A więc w Berlinie robię to, że tak samo to co ten kolega, bo razem żeśmy stali w korku, jest po prostu zamknięty zjazd na autostradę A13 z ringu i trzeba przejechać przez Berlin, trzeba się obrócić. Dodatkowo na zwężce straciliśmy dobre półtorej godzinki. No i to skutkuje tym, że może nie z półtorej godzinki, może tak z pół godzinki, ale mimo wszystko to skutkuje tym, że nie przyjadę dzisiaj do domu. Chciałem iść na pakiet mobilności, chociaż to też jest taki troszkę ślizgi temat, bo pakiet jak najbardziej, no ale tak 1000 km na pakiet to tak nie do końca dobrze wygląda, ale chciałem zaryzykować. Ale braknie mi 40, czy pół godziny, 40 minut, kurczę, a tak 12-40 to już jest za drogi interes. Niestety. No cóż, to jest transport na wielkich kołach. No i tak czasami bywa. I moi drodzy, dawno wyczekiwana tablica, a więc Republik Polen, 1 kilometr. Także za kilometr będziemy w domu, no może nie w domu, będziemy w kraju. I mam taki duży dylemat, ponieważ zostało mi 2,26 na dyszkę dzisiaj. Stąd jest 4,5 godziny, tak mniej więcej, jak dobrze idzie. I czy ryzykować i cisnąć do bazy, żeby dzisiaj wrócić, czy po prostu zrobić sobie pauzę, sam się zastanawiam. Zresztą też droga to zweryfikuję, bo i tak po 2,5 godziny muszę sobie zrobić pauzę. Tak jak widzicie, policjanci się wybrali na wycieczkę do Polski, może kolejnych uchodźców przywieźli. A cóż, ja pędzę, o jeszcze kontrola drogowa, także nie za dobrze, ale to mnie nie ciągnęli. Także można pędzić dalej. No i cóż, zostało mi pół godzinki ciągiem, więc to też trzeba wykorzystać. Zjadę sobie tutaj na stację, no i przeliczę, czy jest sens walczyć o to, żeby dzisiaj być w domu, bo nie ukrywam, bardzo mi na tym zależy. No, ale to są rzeczy, na które nie mamy wpływu. No i tak jak widzicie, jeszcze zostało 5% paliwka, a więc się dotankuję na spokojnie. Te mobilki widzicie, film wam się wrzuca na YouTube'a. Ja nie marnuję czasu, tankuję, dokręcam 4,5 i pędzimy, no bo do domu człowieka ciągnie jak zawsze. Dla mnie taka refleksja, podzielę się z wami, czego najbardziej nie lubią kierowcy zawodowi w czasie wakacji. No i tak jak właśnie widzicie, sznur samochodów przede mną, za mną. No i trafił się jakiś melepeta, co jedzie 80 na godzinę. A kurczę, tak fajnie by było, bo mam godzinkę, mam 85 km do takiego parkingu, gdzie często jeszcze jak busem jedzie, tam dojeżdżałem i tam sypiałem. Może mi się uda przed Wrocławiem, także trzymajcie kciuki. Jak widzicie, tutaj pogoda jest cudowna w końcu po całym tygodniu deszczu, a za to u mnie w domu w Małopolsce leje, także no nie za ciekawie. No i niestety też się zweryfikowało to, że nie dojadę dzisiaj. Będę musiał zrobić 9 albo 11, chyba sobie zrobię 11, żeby bardziej rzeźki przyjechać do domu, ponieważ no, chcąc dojechać, zrobiłbym 1000 km, a wszyscy mi napisali na takiej grupie dla kierowców, że to nie będzie potraktowane jako nieprzewidywalne warunki utrudnienia ruchu drogowego. I mogą mi dowalić przekroczenie dziennej jazdy o 3 godziny, co kosztuje w Polsce po 250 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Także granie warte świeczki. I kolejne przemyślenie z cyklu wakacje kontra kierowcy zawodowi. Tu już jest w ogóle mistrz świata, wyjeżdża w ogóle pod prąd. Jak widzicie, rajki pozajmowane przez samochody osobowe. Po prostu masakra. A co do dzisiejszego mojego wyczynu, no to
chyba nie złapie ostrości, ale mamy 10.01 i 832 km, także myślę, że wyszło wybornie. Jak widzieliście, godzina 2.25, jestem na wysokości Mobrzędziejowice koło Opola. No i burdel stali świeci, w końcu mam okazję go przetestować. I też przetestowałem sobie te LED-owe żarówki do cofania, no i powiem wam, że robią dobrą robotę. Także teraz zostało tylko czekać, w sumie zrobić test wytrzymałości, jak długo będą świecić. No cóż, tak jak wam mówiłem, wczoraj nie udało się dojechać. O, a to już za półtorej godzinki, tą godzinkę 40 dolecę sobie dzisiaj. Ale też zostało nie za bogato czasu dwutygodniowego, bo mam 3.11. Także na przyszły tydzień będę miał jakieś 41-42 godziny. No cóż, jak się dużo jeździ, to i dwutygodniówki mało zostaje. I jak właśnie poznajecie, zbliżamy się już na plac firmowy. Jest godzina 4.14. A więc używając wczoraj pakietu, brakłoby mi parę minut. No cóż, dobrze, to była mądra decyzja, że nie pojechałem. W tym kółeczku, moi drodzy, zrobiliśmy prawie 3,5 tysiąca kilometrów, także jest troszeczkę. No i mi zostało tylko się rozpiąć, odstawić skanie na bok, ponieważ ja dopiero będę jechał we wtorek lub w środę. A wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Zostawcie po sobie jakiś znak, łapkę w górę, suba lub komentarz. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Bajo.